Cię serdecznie z samego rana. Tutaj doktor Sara. Dzisiaj przyniosę ulgę Twoim lędźwiom, więc jeżeli masz problemy z dolną częścią kręgosłupa, to świetnie się składa, bo mogę Ci pomóc. Zaczniemy sobie od prostych ćwiczeń w siadzie. Przypominam, że wykonujemy ćwiczenia przez 1,5 minuty, 4 razy 15 sekund przerwy. Usiądź sobie wygodnie. Złącz razem stopy i kolana, rozstaw swoje dłonie nieco szerzej, wyprostuj się. Następnie przenoś nogi raz na prawą, raz na lewą stronę. Ok, odpalam stoper i już ćwiczę razem z Wami. Powoli postaraj się dotknąć ziemi. Pamiętaj o prostych plecach i długiej szyi. Zatrzymaj się dosłownie na sekundę. Wykonuj ćwiczenia z uśmiechem na twarzy. W końcu jest cudowny poranek, a przed Tobą wspaniały dzień. I mocno do ziemi. Wyprostuj się, popraw swoją postawę i ćwicz dalej. Jeszcze tylko 10 sekund. Trzymaj kolana złączone cały czas. Kolejne ćwiczenie cat-cow. Przejdź do klęku podpartego. Następnie podwiń swoją miednicę i popatrz w stronę sufitu. Postaraj się mocniej angażować dolną część pleców. Dłonie na szerokość barków, łokcie lekko ugięte. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Przy wydechu możesz oczywiście dopiąć mięśnie brzucha, zatrzymać ruch na sekundę. I do góry. Zwróć uwagę, że pracuję mocniej miednicą. Podwijam ją pod siebie. Następnie patrzę do góry. Wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze tylko chwila. Świetnie. Zostań w klęku, ale wyprostuj jedną nogę. Ustaw palce na siebie, przyklej wewnętrzną część stopy do podłoża, dłonie na szerokość barków. Następnie cofaj biodra w tył, zatrzymaj ruch na sekundę i wróć do przodu. Świetnie. Spokojnie. Pamiętaj, że kolano powinno być wyprostowane. Nie odklejaj stopy ani dłoni od podłoża. W tym momencie zwiększasz zakres ruchomości w stawie biodrowym, bo wszyscy wiemy, mobilne biodra to zdrowe plecy.
Pogłębiaj ruch. I teraz sprytnie zmień stronę. Przyklej stopę do podłoża, palce na siebie i cofaj biodra w tył. Jeszcze raz przypomnę o prostym kolanie. Ostatnie powtórzenia. Przejdź do leżenia na plecach o nogach prostych. Następnie przyciągnij kolano do klatki, chwyć w dole podkolanowym, wyprostuj nogę, wróć do klatki i następnie do pozycji wyjściowej. Przyciągnij kolano, wyprostuj nogę, jeszcze raz przyciągnij i odłóż. Bardzo dobrze. Kiedy przyciągasz kolano, rozciągasz mięśnie pośladkowe. Następnie grupę kulszowo-goleniową. Znowu mięśnie pośladkowe. I zmieniasz nogę. Nie spieszymy się. I mocno prostujemy. Bardzo dobrze Ci idzie. Ale już koniec. Dziękuję Ci serdecznie za kolejny rozrusznik poranny. Ale uwaga, uwaga, powoli seria dobiega końca. Dlatego wytrzymaj razem ze mną do ostatniego rozrusznika, bo czeka na Ciebie niespodzianka. A ja mam nadzieję, że za dzisiejszy odcinek w szczególności podziękuję Ci dolna część pleców. Miłego dnia!